Co oznacza dla Pana uczestnictwo w takim wydarzeniu jak Bieg po Nowe Życie? Wielka radość. To jest taka nasza, takie nasze rodzinne spotkanie. Jesteśmy wielką rodziną transplantacyjną, zarówno lekarze, koordynatorzy, pielęgniarki, pacjenci, osoby wspierające. Mamy czas na to, żeby na chwilę zapomnieć o troskach życia codziennego i tu się spotkać w gronie przyjaciół. Mam nadzieję, że nie będzie przesadą, jeżeli powiem, że to takie święto chyba polskiej transplantologii. Największe, tak. Na pewno, zdecydowanie. Przede wszystkim też dlatego, że robicie Państwo to, że nagłaśniacie to. Czyli też dzięki temu różne grupy zawodowe i różne osoby z całej Polski przyjeżdżają na bieg. Panie doktorze, chciałbym Pana zapytać, jako osoba, która na co dzień spotyka się z problemami transplantologii, a tych problemów polska transplantologia ma dużo, jak to jest z wiedzą na temat przeszczepów w Polsce, na temat transplantacji? To trochę prosiłbym o doprecyzowanie pytania, dlatego że wiedza ogólnie jest dostępna, dokształcamy się, mamy możliwości korzystania z konferencji, spotkań, zjazdów. No i indywidualnie oczywiście też poszerzamy tą swoją wiedzę. Nie jest to jakiś problem tak naprawdę. Dostęp do wiedzy jest dzisiaj bardzo powszechny, zwłaszcza dzięki temu, że mamy internet. Mówię tutaj o osobach, które w tym momencie na przykład dowiadują się, że będą potrzebowały przeszczepu. Czy one są świadome tego, co je czeka i z czym się to wiąże? Chyba często nie. A poza tym jest też taka stara zasada, że ciężko mówić o pewnej sytuacji, w której się nigdy nie było. I to, że dopiero kiedy już stają twarzą w twarz z tą decyzją i ją podejmują, dla nas są bohaterami. Te osoby, które się decydują na przeszczepienie, są olbrzymimi bohaterami. To wtedy tak naprawdę zaczynają się te prawdziwe emocje i wtedy widać, z czym to, jakie to są tego konsekwencje. Przeszczep nie oznacza wyroku. Nie, no broń Boże, no przeszczep to nowe życie, przeszczep to przepustka do normalności, do funkcjonowania w społeczeństwie. Przecież Państwo dzisiaj nie wiecie, kto z osób stojących za nami jest po przeszczepieniu. To są osoby, które mają przeszczepienie serca, płuc, nerek, wątroby. Nie rozróżnicie ich od normalnych ludzi, takich zdrowych ludzi w tym sensie, prawda? Dobra wiadomość, dobra nowina płynie z tego, co dzieje się tutaj, bo z tego, co wiem, są tutaj uczestnicy biegu, których Pan operował. Tak, oczywiście, zawsze zdarzają się na przeszczep, zawsze się zdarzają pacjenci, którzy tu przyjeżdżają, nasi pacjenci, to są te takie bezpośrednie relacje i cieszące najbardziej. Co Pan czuje, kiedy Pan widzi taką osobę, która jeszcze jakiś czas temu leżała u Pana na stole? To wielką radość, wielką radość. Co Panu sprawia największą przyjemność, a co Pana frustruje w Pana pracy? Znaczy, jeżeli nie frustruje mnie prawie nic, to znaczy wydaje mi się, że człowiek, który chce być lekarzem, człowiek, który chce być transplantologiem, musi z założenia kochać ludzi. Jeżeli kochamy ludzi, to nasza praca staje się pasją i przechodzimy przez to życie i zarówno prywatne, jak i zawodowe z wielką radością, uśmiechem. Więc tych frustracji jest oczywiście mało. Oczywiście tragedie ludzkie, brak możliwości pomocy drugiej osoby, no to są takie oczywiste sprawy, które widzimy i wtedy jesteśmy bezradni, ale generalnie więcej jest tych sukcesów niż tych porażek. Ja wiem, że na co dzień skupiacie się mocno na swojej pracy, podchodzicie bardzo zawodowo do swojej profesji, ale każdemu lekarzowi transplantologowi towarzyszą emocje. Kiedy one się uaktywniają? Olbrzymie emocje. To są olbrzymie emocje. One się już pojawiają na etapie kwalifikacji pacjentów, te rozmowy właśnie, kiedy musimy opowiedzieć, jak będzie wyglądało ich życie. A potem, kiedy ich spotykamy na sali operacyjnej, no i oczywiście ten moment samego przeszczepienia i nerwów, żeby się wszystko udało, bo ci ludzie nam wierzą, dodają nam swoje życie w ręce, więc musimy być profesjonalni, pewni tego, co robimy. Bieg po Nowe Życie, taka inicjatywa, która trwa od wielu lat. Jak Pan myśli, trzeba mówić cały czas i cały czas o tym, co się tutaj dzieje, o tym, co niesie ze sobą ta impreza? Tak, trzeba mówić, dlatego że sami Państwo doskonale wiecie, że te złe wiadomości się rozpowszechniają bardzo szybko i one są wyjątkowo medialne, a te dobre są nudne, kto chce tego słuchać. A to są takie dobre wiadomości, które trzeba powtarzać każdemu, bo może jedna, dwie, trzy, może pięć osób zrozumie, że tu się dzieje takie naprawdę dobro. Ja wiem, że jako lekarze transplantolodzy wy jesteście mocno zaangażowani, pracujecie często ponad swoje siły i wiem to od wielu paru osób. Czy Pan znajduje czas dla siebie i czas na relaks przede wszystkim? Jakie to są formy odpoczynku? Znajduję. To znaczy mam taką strukturę psychiczną, że w pracy skupiam się na pracy, natomiast kiedy jest ten czas wolny, to umiem odpoczywać. Głównie sport i
jakieś pasje typu fotografia. Wtedy biorę aparat, wyjeżdżam w Knieje albo biorę deskę surfing, windsurfingową i absolutnie nie myślę o tym, co się dzieje poza światem. Jestem ja, woda i wiatr i nic więcej. To daje ogromną siłę i po krótkim takim czasie wracam z energią do pracy. Wiem, że niektórzy moi koledzy nie umieją odpoczywać, bo są takie też osoby, to są tacy typowi pracoholicy. No ale to każdy robi tak, jak mu pozwala na to jego struktura psychiczna. Ja wiem, że ja tego potrzebuję bardzo, raz na jakiś czas bardzo.